wszystkie dary, co nam ziemia dała. Niech dzisiaj świętuje okolica cała. W Jaroszowicach odbywają się dożynki gminne. Dzisiaj gościmy 8 kół gospodyń wiejskich z całej gminy. Każda z nich przygotowała bardzo piękny wieniec. W związku z tym postanowiono nie rozstrzygać konkursu na najpiękniejszy wieniec, a na najlepszy sernik, którego byłam jednym z jurorów. Trzeba dziękować za wszystko i wszystkim trzeba dziękować, którzy po prostu pomagają. Ja muszę podziękować moim dziewczynom, które mnie wspierały, które mi pomagały, bo niestety uwicie takiego wieńca, to wszystko kosztuje i wszystko siły i pracy. Dzisiaj jest ten moment, żeby się zatrzymać, być razem ze sobą, podziękować za te płody rolne, podziwiać te cuda, które mamy tutaj obok siebie. Koła gospodyń z całej gminy wykonały fantastyczne wieńce dożynkowe, zresztą jak co roku. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich Babic przygotowało w tym roku wieniec nowoczesny w kształcie traktora. Od pana Pawła mamy zboża i chcieliśmy upamiętnić, bo co roku go ograbiamy z tych zbóż. Rolników w Jaroszowicach jest sporo, ale ta strona ma dużo, już są jeszcze są naprawdę tacy jeszcze krzepcy. Ominęły nas większe gradobicia, różne nawałnice, więc myślę, że nasza gmina może powiedzieć, że u nas plony udane. Zapraszamy na pyszny nasz serniczek konkursowy, najlepszy przez wszystkich. Pyszny, puszysty, słodki. He's so good. Jest najlepszy po prostu. Młodzie, miłości, serca do tego placka do pieczenia. Możemy, same pyszności, swojskie paszteciki, swojskie wędliny, mamy jeszcze swojski smalec, mamy pyszne swojskie ogóreczki, ciasta, myślę, że każdy znajdzie tutaj swój ulubiony smak. Na siłownię chodziliśmy przez cały miesiąc. Jest forma. Trzeba mieć dobre mięśnie tutaj, nogi silne. I wszystko. No, mamy gości, bardzo dużo gości. Tutaj mamy gości z Portugalii. W przyszłym roku dożynki będą, a tego nie powiem, bo mam zamiar to powiedzieć za godzinę na scenie. Mogę powiedzieć w tajemnicy, że będą w Stanisławiu.